Jak się pani korzysta z jeszcze raz komunikacji? Ale jak wrażenia dzisiejszych dni? Super. Poddajemy trasę. Trasę i rzeczywiście niektóre nam pasują ten kawałek tej trasy. Poddajemy trasę. No. Mhm. Fajnie, tylko szkoda, że osiedle garbarskie jest wykluczone tutaj z tej inicjatywy, bo musieliśmy iść aż z dzieckiem na przystanek na ulicy Chopina. Co możesz powiedzieć o komunikacji miejskiej tutaj? Ruszyła dzisiaj w Lubartowie. Zadowolony jesteś, że jedziesz? Poznajesz Lubart, prawda? Trasę lubartowską. No i dziękujemy bardzo. No jak najbardziej, pierwszy raz oczywiście się wybrałam, żeby poznać, jak autobus kursuje, jakimi ulicami. Czy będą godziny dogodne i wszystko pasuje. Dziękuję serdecznie. A w dalszej perspektywie pani myśli, że tu komunikacja się bardzo dobrze zaabsorbuje, przyjmie? Tak, bardzo jest potrzebna.